Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się funkcją wymierną. Funkcja wymierna to jest zaraz po wielomianach kolejny dział, który jest omawiany w szkole średniej. Jest to dział, podobnie jak wielomiany, dosyć techniczny. Bardzo rzadko jesteśmy w stanie spotkać na maturze rozszerzonej z matematyki, analizując arkusze z ubiegłych lat, to bardzo rzadko spotykamy zadanie w ogóle z funkcji wymiernej, takiej czystej funkcji wymiernej. Czasem jest tak, że funkcja wymierna, na przykład jakaś nierówność wymierna, jest uwikłana w zadaniu, które na pozór wygląda, że to jest zadanie z funkcji kwadratowej. Dlatego też ja na to spotkanie wybrałam zadania, postarałam się wybrać zadania właśnie z ubiegłych lat, z matur, ale nie wszystkie są takie czyste, że widzimy od razu funkcję wymierną, prawda? Tylko czasem jest tak, że to zadanie jest z funkcji kwadratowej, ale w trakcie gdzieś będzie do rozwiązania jakieś równanko, czy też nierówność wymierna. No tak to jest z tą funkcją wymierną, że jest to bardzo techniczny dział i bardzo rzadko w sumie występuje na maturze rozszerzonej z matematyki. No takie są realia, cóż poradzić. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2018, zadanie 14 za 6 punktów. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x kwadrat minus 3mx dodać m plus 1 pomnożone przez 2n minus 1 równa się 0 ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1 i x2 spełniające warunki. Pierwszy warunek jest taki, że x1 razy x2 jest różny od zera oraz drugi warunek jest taki, że 1 nad x1 dodać 1 nad x2 ma być równocześnie większe od zera i równocześnie mniejsze lub równe 2 trzecie. Mamy wyznaczyć wartość parametru m. Oczywiście patrząc na to zadanie, to myślimy sobie, no jest to zadanie z funkcją kwadratową z parametrem. Oczywiście, że tak. Ale w trakcie wyjdzie do rozwiązania nierówność wymierna i właśnie chciałam te nierówności wymierne powtórzyć na tym spotkaniu, dlatego takie zadanie wybrałam. Zaczynamy od tego, że analizujemy. Co to znaczy, że równanie kwadratowe, a to równanie zawsze jest kwadratowe, popatrz, a wynosi u Ciebie 1, b to jest minus 3m i c jest bardziej skomplikowane, takie iloczyn nawiasów. Kiedy równanie kwadratowe będzie miało dwa różne rozwiązania, x1, x2, no to zależy od delty. Czyli pierwsze założenie, jakie musimy napisać, delta większa od zera. I czy to wystarczy? No nie, bo ma być spełniony taki warunek. Jeszcze, że x1 razy x2 nie może być zerem. Czy to wystarczy? No nie, bo jeszcze ma być spełniona taka podwójna nierówność. No i teraz w zasadzie moglibyśmy już pisząc te warunki zapisać z tego dwie nierówności. No bo na pewno będzie nam wygodniej rozwiązywać jedną nierówność, czyli tą nierówność, a później rozwiązywać tą drugą nierówność. Czyli napiszmy sobie najpierw tą pierwszą nierówność, czyli 1 nad x1 dodać 1 nad x2 ma być większy od zera. Bo ja tak czytam w tą stronę. I 1 nad x1 dodać 1 nad x2 ma być mniejszy lub równe od 2 trzecie. No i teraz ja mam tyle rzeczy do zrobienia. Oczywiście od czego zaczynamy? Policzymy sobie tutaj na boku właśnie deltę na pewno. No i wzory wieta. Później będziemy to wykorzystywać. Czyli delta b kwadrat, czyli u mnie od razu podniosę, będzie 9m kwadrat minus 4 razy. I teraz razy 1 to już nie będę pisała, razy to c. Ale to c od razu wymnożę, czyli nawias razy nawias. 2m kwadrat dodać 2m minus m minus 1. Czyli tą deltę sobie doprowadzimy do najprostszej postaci. Czyli mamy tutaj minus 8m kwadrat. Tu z tego mi wyjdzie m, prawda? Razy minus 4, czyli minus 4m. No i będę miała plus 4. Czyli delta to się równa m kwadrat minus 4m plus 4. No i super by było zauważać wzory skróconego mnożenia, jeżeli takowe występują. No tak się składa, że tutaj występuje, czyli m minus 2 do kwadratu. Mogę tak to zwinąć. No i skoro tak, no to podstawmy sobie, czyli za deltę ja podstawię m minus 2 do kwadratu i to ma być większe od zera. No i teraz wiemy o tym doskonale, że kwadrat jakiejkolwiek liczby, co by za m nie podstawić, prawda, zawsze jest liczbą większą lub równą zera. W związku z czym, a tutaj mam napisane, że ma być większe od zera.
Czyli przeszkadza nam tylko to, żeby to było równe 0. W związku z tym ja muszę napisać, że moje m minus 2, czyli wnętrze tego kwadratu, nie może być 0. Bo gdyby było 0, to by wyszło tutaj 0 jest większe od 0. No a to jest sprzeczność, prawda? Czyli m nie może być 2. I to nam wychodzi z tego pierwszego naszego założenia. No to dobra, to w takim wypadku przejdźmy do tego drugiego założenia, czyli potrzebujemy wzór wieta, tym razem x1 razy x2. No to zgodnie ze wzorem mamy c nad a. Czyli u mnie, no to c nad a, czyli po prostu przepiszę m plus 1 razy 2m minus 1. Ja tutaj celowo tego nie mnożę, dlatego że zauważ, że tu mamy takie założenie, że ten mój nawias m plus 1 pomnożony przez ten drugi nawias 2m minus 1 nie może być 0. Czyli wniosek z tego, skoro tu jest iloczyn, to żeby nie wyszło 0, to ani w pierwszym nie może być 0, ani w drugim też nie może być 0. Czyli m nie może być minus 1 i m nie może być, jak tu przeniosę, będzie 1 podzielę przez 2, 1 druga. No i teraz w zasadzie, skoro tu nie może być 2, nie może być tym, nie może być tym, to możemy w sumie sobie to podsumować i wyciągnąć takie wnioski, no to czym m może być? Z tych dwóch założeń. Może być każdą liczbą rzeczywistą, ale z wyłączeniem. Minus 1, 1, 2 i 2. Już sobie te dwa założenia podsumowaliśmy, no bo takie wydaje się, że tutaj tak szybko, łatwo się podsumowuje. No teraz przejdziemy do tych dalszych warunków, na pewno one będą bardziej rozbudowane i będziemy potrzebować na pewno jeszcze kolejnego wzoru wieta, czyli x1 dodać x2, to się równa minus b nad a, czyli u nas to będzie 3m nad 1, czyli po prostu 3m. W związku z czym ja sobie tutaj podkreślę, i będziemy chcieli zastosować. Widzimy, żeby tutaj ładnie ten wzór wieta zobaczyć, tak, to musimy wspólny mianownik zrobić. Czyli zapiszemy sobie x, tutaj rozszerzamy przez x2, czyli będzie x2 podzielone przez x1, x2, bo wspólnym mianownikiem będzie ten iloczyn x1, x2. Tu rozszerzyłam przez x2, a tutaj rozszerzam przez x1 i napiszę to już na po prostu jednej kresce ułamkowej. No i tu mam tutaj 3m w liczniku, a w mianowniku mam m plus 1 pomnożyć przez 2m minus 1 i to ma być oczywiście większe od 0. No i teraz korzystamy z tego, jak rozwiązać taką już, to jest typowa nierówność wymierna, prawda? Tutaj widzimy funkcję wymierną, więc to jako całość jest to nierówność wymierna. A więc jak rozwiązywać? Możemy skorzystać tutaj z tego, że pomnożymy sobie obustronnie przez mianownik do kwadratu i tak w niektórych szkołach uczą, a ja z kolei wyciągam zawsze takie wnioski, że skoro iloraz jest dodatni, to iloczyn, czyli zamieniam iloraz na iloczyn, bo wtedy też on będzie dodatni. Tak się składa, że skoro iloraz dwóch liczb jest dodatni, to znaczy, że iloczyn też musi być. Tak to zawsze działa, prawda? W związku z czym ja zapisałam w postaci teraz iloczynu, no i to mamy teraz nierówność, owszem, dalej, ale wielomianową. Potrzebuję miejsc zerowych. Tutaj mam 0, no to zaznaczam. Tu jest minus 1, więc zaznaczam. A tu mam 1/2, więc zaznaczam. Wszędzie mamy plusiki przy tych najwyższych potęgach, w każdym nawiasie i tu z przodu. W związku z czym idziemy sobie z wężykiem od góry, nie ma żadnych podwójnych krotności, wielokrotnych, prawda, więc zaznaczamy sobie plusy, minusy, no bo tu jest wszędzie jednokrotne, a więc nas interesuje większe od zera, czyli ta część nas interesuje i ta część. Czyli piszemy sobie, że m należy od minus 1 do 0, suma od 1/2 do plus nieskończoności i to sobie podkreślamy, to jest nasz wniosek z tego kolejnego warunku, kolejnego założenia. No dobra, no to teraz to robimy. Oczywiście tutaj możemy przepisać, bo to jest to samo, prawda, tutaj, prawda, to jest to samo, co to. Czyli w zasadzie nie muszę tego jeszcze raz przepisywać, tego warunku, tylko od razu napiszemy 3m podzielone przez m plus 1 razy 2m minus 1 i to ma być mniejsze lub równe 2/3. Żeby rozwiązać taką nierówność, no dobrze by było tak, może najpierw pomnóżmy sobie razy 3, żeby wtedy tutaj będziemy mieć 9m podzielone przez, to nam się nie zmienia, m plus 1 razy 2m minus 1, a tutaj jak pomnożę razy 3, to mi zostanie 2, tylko ja od razu przerzucę na tą stronę. Minus 2 jest mniejsze lub równe od 0. Pamiętajmy, żeby skorzystać tutaj z tego sposobu, czy też pomnożyć obustronnie przez mianownik do kwadratu, musimy tu mieć 0.
Czyli tutaj musimy mieć wspólny mianownik teraz, czyli napiszemy sobie to na jednej kresce już, wiadomo co będzie wspólnym mianownikiem, no bo dwójeczka w domyśle ma nad 1, więc nie ma problemu. 9m przepisuję, minus 2 i teraz uwaga, tą dwójkę muszę rozszerzyć przez to. To może ja już to wymnożę, a miałam tutaj wymnożone, czyli 2m kwadrat plus m i minus 1. I to ma być mniejsze lub równe od zera. Czyli jeszcze sobie to doprowadzamy do takiej postaci 9m minus 4m kwadrat minus 2m plus 2 podzielone przez m plus 1 razy 2m minus 1 mniejsze lub równe od zera. To teraz tak samo skorzystam z tego, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn, prawda? Tutaj oczywiście założenie, tym bądź równością się nie przejmujemy, bo tu mamy założenie, że mianownik nie może być zerem, więc nie będzie oczywiście błędu, tylko zapiszemy sobie od razu segregację. Minus 4m kwadrat plus 7m plus 2 i to mam pomnożyć przez m plus 1 i pomnożyć przez 2m minus 1 i to ma być mniejsze lub równe od zera. Będę chciała oczywiście tutaj zrobić znowu wężyk, ale żeby to zrobić, to ja po prostu potrzebuję tutaj pierwiastki z tego wyliczyć, prawda? No to żeby wyliczyć pierwiastki, bo tutaj od razu odczytuję, ale tu muszę wyliczyć pierwiastki, potrzebuję sobie, no to może szybciutko deltą policzymy. B kwadrat, czyli 49 mamy, minus razy minus da mi plus, 4 razy 4 no to jest 16, razy 2 to jest 32, no to mamy 81, czyli moje m1 to będzie od razu minus b, czyli minus 7, minus pierwiastek z tego, czyli 9, podzielone przez minus będzie 8, czyli mamy minus 16 podzielone przez minus 8, to jest po prostu 2. Natomiast m2 to się będzie równało. Minus 7 dodać 9 podzielone przez minus 8, to się równa. Tu mamy 2 podzielone przez minus 8, czyli minus 1 czwarta od razu. No i oczywiście rysujemy sobie wężyk. I tak, zaznaczamy sobie te miejsca zerowe. Na pewno minus 1. Tutaj na pewno 1/2, zaznaczmy sobie. Teraz dochodzi nam dwójeczka, no to wiadomo, że gdzieś tutaj będzie. I minus 1/4, no to gdzieś tutaj będzie, prawda? No i co? Lecimy teraz wężykiem z dołu, bo mamy przy najwyższej tutaj potędze minus 4. Tu mamy na plusie, więc i tak ostatecznie będzie na minusie. Od dołu nie ma tutaj żadnych znowu podwójnych krotności, więc taki standardowy wężyk. I nas interesuje teraz mniejsze lub równe 0, czyli ta część łącznie z miejscem zerowym, prawda? Ta część, no i też łącznie z tymi miejscami zerowymi, no i ta część łącznie z miejscem zerowym. Ale uwaga! Można oczywiście pokusić się o to, żeby to porządnie wyglądało. Oczywiście napiszemy, m należy od minus nieskończoności do minus 1. I teraz uwaga, widzimy, że w mianowniku minus 1 być nie może. Więc ja tutaj no, muszę dać nawias otwarty, mimo tego, że wyglądałoby na to kółeczko, ale tutaj to kółeczko jest związane z nierównością wielomianową, a my wiemy, że mamy wymierną. Czyli chociaż jakbyśmy nawet zrobili domknięte, to i tak nie problem, bo w ostatecznej odpowiedzi i tak byśmy wyrzucili. Więc i tak byłoby poprawnie zrobione zadanie, no bo tutaj były te podstawowe założenia na początku. Ale już piszmy tak, żeby było precyzyjnie jak najlepiej. Czyli od minus 1 czwartej do 1 drugiej, ale teraz 1 druga musi być otwarta, no bo też tu było w mianowniku. No i suma od dwójeczki do plus nieskończoności. Dobrze. I to wszystko napisaliśmy. No ale co nas czeka? No czeka nas ostateczna odpowiedź. M należy. Na pewno musimy tutaj popatrzeć sobie najlepiej na początek na to założenie i na to założenie i cały czas skontrolować tutaj z tym wcześniejszym początkowym założeniem. Czyli tak mamy. Od minus nieskończoności do minus 1, a tu się zaczyna od minus 1 do 0, więc to na pewno odpada. No to teraz tutaj od minus 1 do 0 mamy, ale tutaj mamy dopiero dalej troszeczkę, od minus 1 czwartej. No to no niestety musimy napisać od minus 1 czwartej, tylko nie mogę do 1 drugiej, no bo muszę do 0, prawda? Czyli na pewno muszę do 0. Tutaj kontrolujemy cały czas, czy coś czasem nie jest wyrzucone, ale tu się na razie wszystko zgadza. Suma, tu ma dojechać do 1 drugiej, ale tu dopiero się zaczyna od 1 drugiej, więc od 1 drugiej do nieskończoności, a tu mamy od 2 do nieskończoności. Więc na pewno będziemy pisać jako część wspólną od 2 do nieskończoności. Tylko teraz uwaga, jaka dwójka. Okazuje się, że to jest domknięta, ale ona w tych początkowych założeniach została wyrzucona, prawda, ze zbioru liczb rzeczywistych, czyli musimy napisać ją otwartą. I to jest odpowiedź ostateczna.
jeżeli chodzi o rozwiązanie tego zadania pierwszego. Zadania z równaniem, z kwadratowym, z parametrem, ale w trakcie rozwiązywania tego zadania, popatrz, spotkaliśmy tutaj się z nierównościami wymiernymi, które oczywiście sprowadzane są do nierówności wielomianowych przy użyciu wężyka. Tutaj odpowiednio podajemy odpowiedź ostateczną, rozpatrując te wszystkie założenia, tylko pomagamy sobie, prawda, nierównością wymierną, którą przekształcamy na nierówność wielomianową, żeby nam było łatwiej, no bo tak jest ciąg po prostu tutaj naszych przekształceń. No i odpowiedź ostateczna jest taka, jak zapisana na tablicy. Zadanie numer 2. To zadanie zakusza maturalnego, maj 2018. Zadanie piąte za 2 punkty. Punkt o współrzędnych minus 5 i 3 jest środkiem symetrii wykresu funkcji homograficznej określonej wzorem f od x równa się ax plus 7 podzielone przez x plus d, gdy oczywiście x nie jest minus d. Oblicz iloraz d podzielone przez a. W poniższe kratki wpisz kolejną cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Czyli tak zwane zadanie mamy tutaj kodowane. No ale zanim przejdziemy do kodowania, no to my musimy oczywiście się zastanowić nad tym, nad sensem tego zadania. Co to znaczy środek symetrii funkcji homograficznej? Po pierwsze, wiemy, że wykresem każdej funkcji homograficznej powinniśmy wiedzieć, czyli takiej specjalnej funkcji wymiernej, funkcji homograficznej, jest hiperbola. Ale wiemy też o tym doskonale, że hiperbola, prawda, ona ma taki specyficzny wykres. Ja przykładowo może tutaj narysuję wykres hiperboli, ale nie tej takiej typowej, tylko takiej, gdzie będę musiała przesunąć o wektor, czyli narysuję takie asymptoty, linie przerywane i wtedy wykres na przykład niech będzie tu i niech będzie tutaj. Tak się składa, że każda hiperbola, ona ma swój środek symetrii. I popatrz, ta moja hiperbola ma tutaj środek symetrii. I to jest ten punkt jakiś tam, załóżmy, niech będzie jakiś S środek symetrii. My wiemy, że w tym konkretnym zadaniu mamy punkt minus 5 i 3, ale to do tego dojdziemy. Ja na razie chciałabym tutaj mniej więcej wytłumaczyć, o co to chodzi, prawda? Czyli musimy po pierwsze wiedzieć, jak przesunąć tą wyjściową hiperbolę, żeby otrzymać tą tutaj odpowiednią, która jest podana tym wzorem f od x. I wtedy odczytamy ten wektor przesunięcia, który nam się pokryje z tym punktem. Minus 5 i 3, prawda? Będzie miał ten punkt a w tym wypadku, ma takie same współrzędne jak wektor przesunięcia. Czyli jednym słowem musimy tą funkcję f od x przekształcić. Czyli zaczniemy sobie tak. Tak jak to no zawsze powinniśmy zrobić. Po pierwsze, mianownik przepisujemy i teraz tak, w liczniku ja muszę, jest taka zasada, żeby to zrobić w miarę szybko, to ja w liczniku przepisuję mianownik, ale robię go w nawiasie i teraz muszę uzgodnić x. Tu mam a razy x, to znaczy, że ja przed nawiasem muszę dać a. I teraz mam tak, a razy x, zgadza mi się, dodać a razy d, ale ja tutaj nie widzę żadnego a razy d, czyli odejmę to a razy d i jeszcze mam dodać 7. I teraz to jest dokładnie to samo. Po co ja to zrobiłam? Ponieważ ja teraz mogę to zapisać w takiej postaci, że rozdzielę na dwa ułamki. Tu będzie jeden ułamek i tu będzie drugi ułamek. No to tak zapiszmy. A razy x plus d podzielone przez x plus d dodać minus ad plus 7 podzielone przez x plus d. Tak się składa, że to z tym mi się skraca, no bo taki był mój cel. I teraz zapiszmy sobie może w takiej lepszej postaci. 7 minus ad podzielone przez x plus d i mam na końcu dodać a. Czyli, jak widzisz, ja teraz jestem w stanie już odczytać ten wektor przesunięcia. Czyli to p i q. To, jakiekolwiek by nie było, to tylko ma znaczenie, czy jest dodatnie, czy ujemne, czy ta funkcja wyjściowa będzie w pierwszej i trzeciej ćwiartce układu współrzędnych, czy w drugiej i w czwartej. Ale w zasadzie nas to nie interesuje. Nas interesuje ten wektor przesunięcia. Przypominamy, że wektor przesunięcia odczytujemy. Za x stoi plus d, czyli my odczytujemy minus d, to jest pierwsza współrzędna. I teraz
Tutaj mamy, za całą tą funkcją stoi A, czyli po prostu to będzie ta druga współrzędna wektora. I tak się składa, że powiedziałam na początku, że ten wektor przesunięcia, on ma współrzędne minus D i A i takie same współrzędne ma punkt A, minus D i A. Tylko wiadomo, że współrzędne wektora piszemy w nawiasie kwadratowym, a punktu, no to jest konkretny punkcik w nawiasie zwykłym, otwartym. No i teraz ja mogę napisać, że moje minus D podane mam w zadaniu to jest minus 5 i moje A podane w zadaniu to jest 3. Czyli D jest równe 5. A ja mam co zrobić? Policzyć ten iloraz D podzielone przez A. No to 5 podzielone przez 3. No to skoro tak, no to możemy sobie wziąć kalkulator, prawda? Bo będziemy chcieli zakodować sobie, czyli 5 dzielimy przez 3 i mamy tutaj, ja mogę napisać, to jest 1,6 w okresie. Ale oczywiście mnie interesuje kodowanie, prawda? Mnie interesuje kodowanie, więc ja bym chciała tutaj te trzy, tak, po pierwsze, kazali nam zakodować cyfrę jedności, czyli u nas cyfrą jedności jest jedynka, bezdyskusyjnie, i dwie pierwsze cyfry po przecinku. No to są same szóstki, czyli po prostu 6 i 6. No i to jest zadanie wykonane poprawnie, zadanie numer 2. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2016, zadanie trzecie za jeden punkt. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji homograficznej y równa się f od x, której dziedziną jest zbiór d od minus nieskończoności do trójki otwartej, suma od trójki do plus nieskończoności, też nawias obustronnie otwarty. Równanie wartość bezwzględna z f od x równa się p, z niewiadomą x ma dokładnie jedno rozwiązanie. I teraz... odpowiedź A. W dwóch przypadkach P równe 0 lub P równe 3. Odpowiedź B. W dwóch przypadkach P równe 0 lub P równe 2. Odpowiedź C. Tylko wtedy, gdy P równa się 3. I odpowiedź D. Tylko wtedy, gdy P równa się 2. I my mamy oczywiście wybrać tą prawidłową odpowiedź. No to tak. Tu widzimy wykres funkcji tej naszej homograficznej, tej naszej hiperboli y równa się f od x w tej dziedzinie podanej. I teraz my musimy zastanowić się, kiedy takie równanie ma jedno rozwiązanie. No więc, co widzimy? Musimy nałożyć wartość bezwzględną na naszą funkcję i musimy tą nową funkcję narysować. Czyli nas teraz interesuje wykres funkcji y równa się wartość bezwzględna z f od x. Przypomnijmy, jak to się rysowało. Otóż, jeżeli chcemy nałożyć wartość bezwzględną na naszą funkcję i chcemy to przedstawić na rysunku, to robimy tak. To, co jest nad osią x, czyli to, co ma wartości dodatnie po prostu, pozostaje bez zmian. Czyli ja to poprawię, tak jak było, tak poprawiam. I to też jest nad osią x, więc poprawiam sobie, prawda? Poprawiam sobie. A to, co jest pod osią x, czyli ten kawałeczek, odbijam symetrycznie do góry. No to postarajmy się tutaj odbić tak, żeby było symetrycznie do góry. I to teraz kolorem czerwonym, co narysowałam, to jest wykres tej funkcji wartość bezwzględna z f od x. Bardzo szybki do narysowania. No i teraz naszym zadaniem jest powiedzieć, kiedy takie równanie, z kolei teraz mamy równanie, wartość bezwzględna z f od x równa się p. Przypomnijmy, jak to się takie równanka rozwiązywało graficznie. Tak rozwiązujemy, czyli tniemy sobie taką prostą, stałą p. I teraz zastanówmy się, kiedy będzie tylko jedno przecięcie, bo nas interesuje tylko jedno rozwiązanie. No to popatrz, jeżeli ja utnę na zerze, to tylko będę miała, może kolorem czarnym zaznaczę, tutaj będę miała jedno przecięcie, czyli jeden punkt wspólny tej mojej ręki, czyli moje P równe 0, prawda? W tym wypadku z tym moim czerwonym wykresem, czyli na pewno P równe 0 będzie ok. No więc te odpowiedzi odpadają, no to popatrzmy dalej. No to teraz popatrz, jak tutaj będę wyżej ciała, to mam dwa przecięcia. A nas interesuje jedno rozwiązanie, czyli jedno przecięcie. No to teraz na dwójce jakbym przecięła, no to popatrz, na dwójce to mam tylko tutaj. Tutaj zmierza do dwójki, ale jej nie osiągnie. Tu też zmierza do dwójki, ale jej nie osiągnie. Czyli tu mamy też tylko jedno przecięcie, czyli lub P równe 2. A powyżej z kolei, popatrzmy, to mamy dwa przecięcia, i tak sobie już w nieskończoność lecą dwa przecięcia. A tutaj z kolei na dole w ogóle żadnych przecięć nie było z tą moją czerwoną funkcją na wykresie. A więc, no widać, że odpowiedź w tym wypadku B jest to odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2008. Zadanie piąte za 5 punktów.
Dane jest równanie wartość bezwzględna, a pod nią 2 podzielone przez x dodać 3 i to się równa p z niewiadomą x. Wyznacz liczbę rozwiązań tego równania w zależności od parametru p. My oczywiście posłużymy się tutaj metodą graficzną, czyli zastanówmy się, od jakiej funkcji powinniśmy wyjść. Najbardziej typową funkcją homograficzną tutaj to jest funkcja postaci 2 przez x. Będziemy umieli ją zaraz narysować. Co dalej zrobimy? Żeby uzyskać plus 3, muszę przesunąć o wektor o współrzędnych 0,3. Wtedy będę miała y równa się 2 podzielone przez x dodać 3. I ostatnie, jakie przekształcenie tutaj wykonam, to nałożę wartość bezwzględną na całej funkcji. Czyli będę miała y równa się wartość bezwzględna z 2 podzielone przez x dodać 3. I to wszystko jest pod wartością bezwzględną. No i uzyskam wtedy to, co chciałam, prawda? Bo ja to bym chciała, żeby to był już ten mój końcowy wykres funkcji. No to co? Pasowałoby od tego zacząć. Dobrze by było zrobić tabelkę przynajmniej ze 4 punkty, żeby tak fajnie nam się rysowało w układzie współrzędnych. Czyli na przykład wziąć 1 i 2 i konsekwentnie minus 1, minus 2. To wtedy tu mamy dwójeczkę, tu jedynkę. Tu mamy minus dwójeczkę, tu mamy minus jedynkę. No to zaznaczmy sobie. Czyli dla jedynki mamy 2 i dla dwójki mamy 1. Teraz dla minus jedynki mamy minus 2, dla minus dwójki mamy minus 1. No i rysujemy. No staramy się, żeby było estetycznie narysowane, żeby oczywiście naszych tutaj osi liczbowych nie przeciąć. To jest ta moja funkcja wyjściowa i ja ją od razu przesunę o 3 w górę, ale żeby przesunąć o 3 w górę, muszę tą moją asymptotę, którą na początku jest oś x, przesunąć do góry. Czyli na trójeczce tutaj narysuję teraz asymptotę i wszystko podnoszę 3 w górę, tak do góry podnoszę. Czyli 1, 2, 3, tu będzie kropeczka, 1, 2, 3, tu będzie kropeczka, 1, 2, 3, tu będzie kropeczka, 1, 2, 3, tu będzie kropka. No i rysujemy, a niech będzie jeszcze kolorem czarnym narysuję tą naszą przekształconą funkcję. No i niech będzie tak. Natomiast na samym końcu muszę nałożyć wartość bezwzględną. Muszę nałożyć wartość bezwzględną na całej funkcji. Czyli tak jak to było w zadaniu wcześniejszym, to co jest nad osią x poprawiamy. To była ta moja funkcja, więc ja ją poprawię kolorem czerwonym, żeby było widoczne. I to była ta funkcja, prawda? Ta podniesiona o 3 w górę. Czyli ona, ta jest nad osią x, więc ja ją tu poprawiam. A to, tą część, taką tutaj króciutką widzimy, no to robimy sobie do góry, ją odbijamy i ona tak będzie uciekała. Wiadomo, staramy się jak najbardziej estetycznie, prawda, narysować. W końcu to mamy zrobić od ręki, prawda? Więc rysujemy na tyle, ile się da. No i teraz nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby przedyskutować, ile to równanie, ja go jeszcze raz przepiszę, ma rozwiązań w zależności od parametru p. Czyli znowu będę przykładała rękę moją. I teraz tak, najpierw zaczniemy od dołu tutaj. Widzimy, że w ogóle się nie przecina z moją czerwoną funkcją. Czyli napiszmy sobie 0, może sobie tak od gwiazdeczek, 0 rozwiązań będzie miało to równanie dla p należącego od minus nieskończoności aż do zera. Do zera otwartego. No to teraz widzimy, że na zerze jest tutaj jedno przecięcie, prawda, z tą moją ręką. No czyli będzie też taka opcja, że to równanko może mieć jedno rozwiązanie. No to piszemy dla p i teraz zastanówmy się, czy tylko dla zera, czy jeszcze dla jakiejś liczby. No widzimy tutaj, jak przełożę tak wyżej rączkę, to mi się 2 razy tnie, prawda, z tym moim czerwonym wykresem. Tu też 2 razy, ale dla trójki, widzisz, dla trójki też tylko w jednym miejscu tutaj nam się przecina, a później znowu 2 razy. Dlatego napiszemy sobie może od razu dla p należącego do zbioru dwuelementowego. Będzie to 0 i trójka. No i powiedzieliśmy sobie, że mogą być jeszcze 2 rozwiązania dla... No i teraz tak, 2 rozwiązania, czyli 2 razy ten wykres czerwony tnie się z moją rączką. Od 0 do trójki, czyli dla p należącego od 0 do trójki, suma i jeszcze powyżej trójki, prawda? Tutaj też, tu się tnie z tej strony, tu, cały czas aż do nieskończoności, czyli suma. Teraz będziemy mieć od trójeczki do plus
nieskończoności. I to, co teraz zrobiliśmy sobie, to jest właśnie ta dyskusja ilości rozwiązań w zależności od parametru P. Tutaj akurat jest łatwo po tej stronie prawej, bo jest samo P. Jakby było na przykład 2P plus 3, to trzeba byłoby jeszcze takie nierówności rozwiązywać. A tutaj jest akurat łatwa sytuacja, więc od razu to już jest nasza odpowiedź ostateczna, czyli to, co mieliśmy zrobić. Przedyskutować ilość rozwiązań w zależności od parametru P. I tutaj posługiwaliśmy się metodą graficzną, bo w tej sytuacji jest to najprostsza metoda i najszybsza, po prostu. Tak jak powiedziałam na początku tej lekcji, bardzo ciężko znaleźć w arkuszu naturalnym z poprzednich lat zadanie z czystą funkcją wymierną. Jeżeli już się pojawia, to widzisz, jest to zadanie z funkcją homograficzną, prawda, czy też przekształconą funkcją homograficzną, ale w bardzo małej ilości arkuszy naturalnych z ubiegłych lat one występują, prawda. Czasem jest ta nierówność wymierna, czy równanie wymierne gdzieś wsadzone w właśnie zadanie z funkcji kwadratowej. No to się czasem po prostu nam pojawia, ale bardzo rzadko. Dlatego nie możemy zapomnieć o tego typu zadaniach, aczkolwiek no, po tej lekcji już widzisz, że funkcja wymierna jest dosyć rzadkim spotykanym zadaniem w arkuszu maturalnym na poziomie rozszerzonym. Ale mam nadzieję, że mimo tego zachęciłam Cię do tego również, żeby ją poćwiczyć, no bo gdyby się pojawiła, to szkoda by było stracić ten jeden punkt, dwa czy też więcej na maturze. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, zapraszam oczywiście na moją stronę internetową jak zawsze, aika.pl, na mój kanał na YouTube, na mojego fanpage'a, no i widzimy się na kolejnej lekcji ze mną.